Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć najprawdopodobniej już w ostatnim odcinku z Outlasta. Słuchajcie, jesteśmy w chwili obecnej w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. Wiecie, co się poprzednio działo i to była po prostu jakaś masakra. Wiem też, że nie było kamery, wybaczcie mi bardzo, ale po prostu się tak spierdzieliło wszystko, że po prostu tragedia. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj idziemy dalej, ja już mniej więcej wiem, w którą stronę uciec, wiem, gdzie są drzwi, więc zobaczymy, mam wielką nadzieję, że się uda wszystko ładnie załatwić, więc idziemy dalej. Dalej, nie mam tylko baterii, to jest przykre. Ale spróbujemy jakoś to skończyć, bo z tego co pamiętam, to już chyba jest naprawdę, słuchajcie, taki koniec, nie? Dobra, jest już ten z bok. Pytanie tylko, czy zdążę dojść zanim on mnie... Nie, zdążyłem. Co, jesteś kolejnym kurwiszonym, playerze? Mam tylko wielką nadzieję, że uda mi się ogarnąć te drzwi, kurde, i uciekniemy mu. Dobra, myślę, że chyba możemy wstać. O, widzicie? I to był ten motyw, że on i tak mnie tutaj na bank zawsze dorwał. Because I can, man. Dobra, mam nadzieję, że ogarniam te drzwi w którąś stronę. Ajajajajaj, zblokowałem się. Kurde, ja go tutaj słyszę, on mnie torpie. Ej, nie wiem, gdzie iść teraz, kurde. Tutaj? Chyba tutaj. Ja pierdzielę, przez okno, dawaj. Jest. Ała. Chyba szczerze, to chyba musiało boleć, ale przynajmniej mu uciekliśmy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mu uciekliśmy. Shut the fuck up. Uff. No dobra, teraz słuchajcie, pytanie, czy już będziemy tak naprawdę na koniuszku gry, czy jeszcze coś się może wydarzyć. Słuchajcie, ja sobie standardowo tutaj wszędzie zerknę. Byłoby miło, gdybym miał jakiekolwiek baterie, ale niestety chyba nie uświadczymy tutaj baterii. Tam spaść nie chcę. Dobra, zamknę to na wszelki wypadek. To wiecie, bywa różnie. Dobra, na górę nie wejdziemy, czyli to jest nasza jedyna droga, tak na dobrą sprawę. Mamy zapisywanie. Oby się tutaj nic więcej nie wydarzyło. Aha, jeszcze jest nam klucz potrzebny, no świetnie. Świetnie. Teraz mi powiedzcie, jak ja mam to zrobić bez... Bateria! Od razu wymieniamy. Dobra, na razie nam jest chyba niepotrzebne do świecenia, chociaż... Okej, dobra, powiem wam szczerze, że to wszystko w Outlaście mnie coraz bardziej przeraża. Czekajcie, pierwszy rozejrzę tutaj, czy mi nigdzie nic nie świeci, bo... Dobra, nie mamy baterii. O, dzień dobry. Wow! Hello! Czy ja by na pewno mam tutaj wejść? Czy to jest to, o czym... Ej, dobra, to jest dziwne. Te wszystkie postaci, które tutaj są, to są chyba... Tak. Nie chyba, tylko na pewno to są faceci, którzy są zrobieni na siłę na kobiety. Dobra, notatki. Żony Sinobrodego. Długie to? Długie. Ciała porozwieszane jak mokre pranie, jak króliki, okaleczeni mężczyźni ścigani i zamordowani. Od pożądania do przemocy krótka droga wiedzie. Jakkolwiek historyjkę sobie wmawia, on nie sprawia, że kobiety chcą rodzić jego dzieci, on sprawia, że kobiety chcą go zabić. Lisa, chcę doszczętnie spalić to miejsce i wszystkie dowody tego istnienia. Chcę zniszczyć korporację Mark Murkow, pogrzebę ją w hańbie, odebrać wszystkie pieniądze, usunąć na zawsze z kart historii. Ten człowiek myśli, że jest zakochany, on myśli, że terapia mu pomogła. Wszystko tu cuchnie śmiercią i strachem, moczem i stęchłą krwią, rozkładającym się mięsem.
dobra. O nie! Czy on tu naprawdę musi być pod koniec gry? Naprawdę, pod koniec gry. Hello? Ale czekajcie, jego tutaj już nie ma. Wiecie co? Ja nie za bardzo wiem. Gdzie on jest, ale biorąc pod uwagę cichość jego mowy, której już nie słyszę. Aha, to jest zamknięte. Uła. O, czekajcie, mamy drugą baterię. Dobra, spoko. What the fuck? Gdzie ja mam uciec? Nie! Jezu, jak to się pchało? No tak, chciałem, to mam. Teraz będziemy, kuźwa, przed nim uciekać, nie? No i słuchajcie, i teraz ja nie za bardzo wiem, w którą stronę iść i nie za bardzo wiem, jak to ogarnąć teraz. Wiecie, wcześniej jak słyszeliśmy tą muzykę, to nie, znaczy jego śpiewanie, to nie było problemu, natomiast teraz jest problem, bo ja nie za bardzo wiem, jak go tutaj, kurczę, nie wiem, gdzie on jest i nie wiem, gdzie on się przemieszcza, bo nie widać. No ale spróbuję może przejść do tego biurka tu bliżej. Cholera, ja teraz nie wiem. Znajdź go, żeby dostać się na oddział męski. No dobra. Ale powiem wam, że ja to ciężko widzę. O, jest. Gdzie on tam po las? Ej, cholera, nie widzę go tam. Dobra, słuchajcie, wyszedł. W sumie można by spróbować teraz przejść. W razie czego, no to oczywiście wiadomo. Holender, ja nie wiem, czy jestem tu bezpieczny. Wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Ja poczekam, zobaczę, którędy on idzie i jak idzie i gdzie idzie. I w razie czego sobie po prostu...
powtórzymy, bo nie wiem z której strony wyjdzie i nie wiem jak on tutaj, wiecie, łazi. Jeszcze cholera, nie słyszę nigdzie. Idzie. Aha, dobra. To już wiem, że pod tym stołem nie da rady nam się schować, ale wiem, że jest z tamtej strony. Będzie trzeba to jakoś ogarnąć. Aha, ja idę chyba w zupełnie inną stronę. No nie, nie idę w zupełnie inną stronę, ale w dobrą miarę. Kurde, tylko teraz wiecie co? Ja nie pamiętam, gdzie były te drzwi, które my musimy otworzyć. I to jest problem. Ale na pewno muszą być gdzieś wcześniej, tak? Tylko gdzie? Cholera, mam zaćmę. Kurde, skupiłem się na innym elemencie zupełnie niż na tym, na którym powinienem się skupić najbardziej. Aha, czyli zaczynamy od motywu z kluczem. To wiecie... Aha. Rozumiem, że chyba już teraz spierdzieliłem sobie sprawę, ponieważ zrobiłem zupełnie inaczej, ale spróbuję to otworzyć. Bo teoretycznie moglibyśmy spróbować, wiecie... Ja sobie już tutaj pootwieram wszystko, o. Chociaż nie wiem, czy to coś da. Ha! No i wziąłem klucz. I on się tutaj nie pojawił, tak? Aha, a jednak. Dobra. Teraz słychać było, że przeskoczył barierkę, tak. I dokładnie teraz tutaj wejdzie. Czy tak średnio mam możliwość wyjścia stąd? Dobra, słuchajcie, przeskoczył. Jeszcze jest jedna możliwość. Możemy tak na dobrą sprawę wrócić tędy, skąd przyszliśmy. I jakoś go ominąć, poczekać po prostu, aż tutaj wejdzie, bo on tam nie wchodzi. Aha, czyli on się w ogóle tam cofa. Dobra. Słuchajcie, jest progres. Teraz musimy nasłuchiwać, aż on przeskoczy i wtedy będziemy mogli spróbować wyjść. Pod warunkiem, że on tam wróci w ogóle. Chyba było słychać jego przeskok. Się tu szło? Gdzie w ogóle były te drzwi cholerne? Dobra, słuchajcie, mamy klucz, jest dobrze. Jest dobrze, bo mamy kluczyk. Także całkiem spoko i mieliśmy zapisywanie, więc jest jeszcze dodatkowy plus, bo będziemy mogli, wiecie... Wow, ej, nie tak mocno i gwałtownie, proszę mi tu wchodzić w drzwi. Dobra, to były gdzieś tutaj użycie klucza, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tu, tak. What the fuck? No nie! Jeszcze nam tu przylaz? Ej, to nie było straszne. You can hang. Like the rest of them. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine. Yeah.
Oi. Hold still. God damn it, what are you? No. Damn it, darling. No, you need to behave. Okay, bierzgamy. Nie za bardzo wiem, co tu się chyba go rozcięło na pół. Ała. No i prawidłowo. Dobrze się stało. Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd w takim razie. No teraz mam wielką nadzieję, że już nic mi tutaj nie wyskoczy. Chociaż no może być różnie, prawda? Ale przynajmniej już mamy jednego dziada mniej z głowy. Dobra, to jest ten cały męski... Wiecie co? O, tam wszystko płonęło! Wszystko płonie... Aha, kościół płonie, okej. A wiecie co? A to nie jest czasem moment taki, że... Pamiętacie, co tam się wtedy płonęło, jak nagrywaliśmy zwykłego Outlasta? Ja się zastanawiam, czy... Nie wiem w sumie, czy ta akcja tutaj, tego, co się obecnie dzieje, jest równoczesna, jakby równoległa z tym, co się działo w zwykłym Outlaście. Bo jeżeli tak, to by było całkiem ciekawe i wtedy już byłoby wiadomo, o co tutaj chodzi, tak na dobrą sprawę, z tym ziomeczkiem, nie? Naszym. Aha, czyli to są momenty, jak wkraczają ci, wiecie kto. No dobra, mamy kolejne notatki. Służyć i chronić. Korporacyjne gliny, najemnicy prywatni, kontraktorzy. Czy jak ich tam teraz nazywają, są tak samo bezużyteczni jak reszta z nas. Muszę się stąd wydostać, uciec stąd. Ja mam nadzieję, że naszej tej postaci uda się uciec. Chociaż mam dziwne wrażenie, że to chyba jeszcze nie koniec. Dobra, mamy, słuchajcie, kolejną porcję dokumentów. Hope i nowa nadzieja. Dużkie to długie w miarę. Szanowni Państwo, wstępnie czynności związane z bezproblemowym wycofaniem Rudolga Wernicke z administracyjnych i finansowych struktur kompleksu Mount Massive zostały już zainicjowane. Zaawansowany wiek doktora Wernicke zapewne zneutralizuje wszelkie podejrzenia osób trzecich oraz samych pracowników, wśród których nazywany był pieszczotliwie strażnikiem krypty. Formalnie rzecz ujmując, doktor Wernicke zmarł lata temu. Rozumiem, iż pacjenci bla 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 zostali już wyznaczeni do przeniesienia. Wszyscy jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwościami zysku, jaki może przynieść nam nowy projekt. Podczas przeglądania dokumentów doktora Wernicke nie natrafiłam na żadne informacje odnośnie trzech śniących świadomie. Wydaje mi się, iż możemy założyć, że doktor Wernicke był na tyle rozkojarzony częściowym sukcesem Billiego Hope oraz swoją własną przypadłością, że zignorował prawdziwe istotne odkrycie. Nawet minimalne wykorzystanie tej metody jest trudne do przecenienia. Mam jedynie nadzieję, że nowy ośrodek badawczy będzie zabezpieczony w stopniu umożliwiającym przebywanie na nim kobiet i będą mogły na własne oczy obserwować stosowane metody. Mam dziwne wrażenie, że to chyba może, nie wiem, była jakaś zapowiedź taka lekka Outlasta dwójki, który, jak wiecie, ma wyjść. No nie wiem. Ua, tam są za tym. Aż dziwne, że mnie nie widzą ani nie słyszą, to jest dziwne trochę. No teraz nie wiem, gdzie iść, tam czy tu? Dobra, idźmy tędy. Dobra, zapisywanie, czyli chyba poszedłem dobrze. No i słuchajcie, teraz jest pytanie, jak ja mam stąd wyjść. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. A, czekajcie, tutaj są drzwi. Dobra, wymienię sobie jeszcze baterię.
O, patrzcie, kolejna porcja dokumentów. No to przeczytajmy. Dokumenty. 6 śpiący niewidomi. Długie to? Nie. Uwaga, poziom protokołu bezpieczeństwa potrójne czarne. Chemiczne środki uspokajające, fizyczne unieruchomienie oraz oddzielenie adaptacyjne, komory hiperbaryczne powinny być użyte podczas transportu. Stymulujące środki chemiczne, wysoce zalecane dla personelu w obrębie 500 metrów od transportowanych pacjentów. Wszelkie próby nawiązania komunikacji powinny być uznawane za halucynacje i zignorowane. Jakiegokolwiek grymasy twarzy nie powinny być interpretowane jako pogorszenie stanu pacjentów. Pacjenci pomimo utraty wzroku są świadomi otaczających ich otoczenia. Uwagi. Poświadczenia bezpieczeństwa dla projektu OLARY nie obejmują uzyskania informacji na temat pacjentów. Nowe świadomości bezpieczeństwa zostaną wydane wraz z wytycznymi bezpieczeństwa. Okej. Okay. A co jest tutaj? Jestem w sumie ciekaw, czy w tym Outlaście udałoby mi się zdobyć wszystkie wymagane dokumenty. Natomiast nie wiem. Może się uda, może się nie uda. Okej, okay, tu jest jeszcze łazienka. Zbite lustro, tutaj nie wejdziemy. Tu jest krew, więc pewnie mamy iść w tamtą stronę. Dobra, tędy nie przejdziemy. Jestem w sumie ciekaw, czy naszej postaci uda się, że tak powiem, uciec. O, zobaczcie, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym właściwie jakby zaczynała się przygoda w podstawowym Outlaście. Tutaj w ogóle są jakieś kroki, tylko wiecie co, ja się bardzo zastanawiam, czy to są jakby kroki tej poprzedniej naszej postaci, czy jak tam na dół mam zejść, czy mogę tu, aha, czyli muszę jednak zejść na dół. Mr. Park! How the fuck are you still alive? Który to mówi? Let's make a deal? You help me, I'll help you. God, I'm stuck like a pig. No, szczerze, naprawdę nie wiem, kto to... A. Okej. Czekajcie. Sorry, że tak przerwę. Jeremy Blade. Mój przełożony człowiek, który z chęcią przyglądał się, jego biurę, obdzierają mnie ze skóry, postępują solą i gwałcą, wylewem udawano mu awans i kilka martini. Ranny umiera, o ile już nie umarł. Próbuję mu współczuć, naprawdę próbuję, ale nie ma mowy o tym, żeby zatrzymał mnie przed wysłaniem się z tego zapomnianego przez Boga miejsca. Lisa, wracam do domu. Aha. To było dziwne. Ale w ogóle nasza postać się ubrała. Nie wiem jak, ale się ubrał. No dobra, wychodzimy. Tylko wiecie co? Ja mam pewne przypuszczenia co do końcówki. Ale zaraz zobaczymy, czy mam dobre przypuszczenia. Wiecie co? To chyba jednak się działo w tej sytuacji, w której miała... Tak, bo to jest ten sam samochód chyba, którym my żeśmy przyjechali właśnie dziennikarzem wtedy. To koniec. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks.
But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Chyba nie mamy wyjścia tak na dobrą sprawę i musimy kliknąć. Chociaż w sumie powiedzmy 2-3 osoby za tyle, ile tam było. Odblokowano osiągnięcie Whistleblower. Słuchajcie, powiem wam tak, wydaje mi się, że ten dodatek był troszeczkę lepszy niż podstawka. Znaczy, może nie tyle lepszy, co podstawka, bo ja nadal nie wiem, co się stało w podstawce. Tutaj mniej więcej już troszeczkę co nieco zrozumiałem, tak? Tutaj był taki jakby prosty wątek na przykład tego typa, tak? O co mu chodzi i tak dalej. Tam nadal jakoś tak nie wiedziałem za bardzo pod koniec, miałem mindfucka totalnego. Natomiast przyznam się szczerze, że bardzo fajne DLC. Co prawda, znaczy może inaczej, nieprzewidywalne, i to muszę tutaj przyznać, bo faktycznie było parę takich rzeczy ciekawych. Nie wiem dlaczego, ale w podstawowym Outlaście jakoś od razu wiedziałem, jak oni się przemieszczają, jak łażą, co tam, a tutaj no były momenty zaskoczenia. Co mnie najbardziej, że tak powiem, zniesmaczyło w tej grze, to sami wiecie, który moment, czyli poprzedni odcinek, końcówka. To była po prostu masakra i nie spodziewałbym się, że coś takiego w grze zobaczę, no ale cóż, niestety stało się. Także słuchajcie, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli chodzi o Outlasta, mamy już go definitywnie skończonego. Jeżeli chcecie, żebym zabrał się za jakiś inny horror, to mi napiszcie za jaki, bo jest tego sporo, ale nie chciałbym też, żeby to, wiecie, był horror na zasadzie taki, że trwałoby to, nie wiem, pierdyliard godzin czy ileś tam. Bardzo się zastanawiam nad Until Dawnem na PS4, tylko że niestety w chwili obecnej go nie mam i nie wiem, kiedy będę miał, więc może na razie zróbmy sobie jakiegoś innego horrora, a potem pomyślimy nad Until Dawnem. Więc cóż, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie na dzisiaj dziękuję i co? Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych seriach. Mam nadzieję, że w równie fajnych horrorach. Także na razie, cześć, pa, pa.